Cześć, witajcie, geocaching, faza trzecia. W sumie to trzeci filmik, ale to trwa cały czas u mnie. Będę pokazywał tylko takie ciekawe miejsca, jakieś historyczne i w ogóle. Ale w sumie tylko w takich są skrytki poukrywane. No i z tego filmiku można się dowiedzieć, skąd prawdopodobnie wzięła się nazwa Kamień Pomorski. To wam zaraz pokażę. No i tak w ogóle to jesteśmy na wyspie, taka ciekawostka. Razy byłem w tym Kamieniu Pomorskim, nawet nie wiedziałem, że taka wyspa z boku. Czadowo. Obwód tego kamienia to 20 metrów i wystaje 3 metry ponad lustro wody. Kiedyś był 3 razy większy. Jest to głaz narzutowy, granitowy odłam skalny przyniesiony przez lodowiec około 10 tysięcy lat temu. Najprawdopodobniej z terenów Skandynawii. Jest to głaz królewski. Jak głosi legenda, przymiotnik królewski, ten głaz zawdzięcza temu, iż w roku 1121 z tego właśnie kamienia przyjmował ponoć defiladę floty słowiańskiej Bolesław Krzywousty. Się rozgadałem. Czas szukać skrytki. Podpowiedź jest taka, skomplikowane drzewo. Może to będzie to. Szukam tej skrytki, szukam, znalazłem, nie? Stycha oczywiście, tego gościa, kurde, podążam za nim cały czas. Otwieram, chcę się wpisać, patrzę, a ja już wpisany. Żona sobie tak pożartowała ze mnie, już byłem wpisany. Kazała mi szukać. Myślała, że nie znajdę, czy co? By było śmieszniej, wpis wcześniejszy przede mną to mojego kuzyna. Pozdrawiam. Łażę gdzieś koło autostrady S3 między Wolinem a Świnoujściem. Las jest gruby. No i są dwie skryteczki. Jest tego open caching też. Gitarka. Witajcie w Międzyzdrojach. Nie powiedziałem wam jeszcze, że taki travel box ze mną wędruje. Jakby to powiedzieć, ludzie go przenoszą od skrytki do skrytki i tam adnotują, gdzie go przenieśli. On ma swój indywidualny numer. No i ja go właśnie przenoszę z jednego miejsca do drugiego, tutaj go zostawiam. I trzeba powiedzieć, że on już był w kilku państwach. Tak dla ciekawostki.